Witam Was, ja jestem Wosiu, a dzisiaj porównam sobie myśliwce generała Grievousa. Lego wydało jak na razie trzy zestawy, które pod tą nazwą, w skali mini figurkowej przynajmniej, i zostało one wydane w 2007, 2010 i 2020. Od lewej do prawej mamy 7656, 8095, 75286. Więc najświeższy jest oczywiście z 2020. Duża różnica czasu jest między 2010 a 2020, mała między 2007 a 2010, tak? Choć zmiany na dobrą sprawę największe moim zdaniem są między pierwszym a drugim modelem. Od pierwszego modelu zaczniemy. Ma on jedną minifigurkę, statystyki tych zestawów już pewnie widzieliście w tabelce. Jest to nią General Grievous, jest to pierwotny General Grievous, nie jest to jego nowsza wersja. Na wyposażeniu ma 4 miecze świetlne i blaster, do przechowywania mieczy świetlnych przejdziemy. Na blaster nie ma oficjalnie miejsca, można mu go włożyć do kokpitu razem z nim, do którego oczywiście się mieści. Tak się prezentuje figurka. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej o generałach Grievousach, to polecam mój film, w którym porównuję wszystkie trzy wersje. Dalej, w 2010 mamy generała Grievousa, nowy mold zupełnie, z unikatowymi dla siebie częściami w kolorze piaskowym, piaskowym i szarym. Ma on klonursowe oczy, które akurat, że ta figurka jest unikatowa, mi przynajmniej nie przeszkadza, żeby używać go w innych wypadkach. Poza nim mamy Nadara Weba. Ten myśliwiec był wzorowany akurat na serialu The Clone Wars i specyficznie na jednym odcinku, więc figurki też są do tego dostosowane. Nadar Web był młodym Jedi, uczniem Chita Fisto, który razem z swoim mistrzem był w domu Grievousa na dobrą sprawę. I to, jak się to dla nich skończyło, możecie zobaczyć w odcinku, ale ja wam spoilerować nie będę. I ostatnim nią figurką w tym zestawie jest droid medyczny generała Grievousa. Ma on dużo akcesorii na plecach i tutaj ma piłę jakąś, którą piłował generała w tym odcinku. Są lampy. Bardzo fajna figurka, używa jednej naklejki na głowę. Dalej mamy zestaw z 2020, też zawiera trzy figurki. Mamy generała Grievousa, nieco w nowszej wersji, jest on w kolorystyce białej tym razem. Stosują ją już od 2014 bodajże, gdzie wystąpił po raz pierwszy w General Grievous Wheelbike. Dalej mamy Obi-Wana Kenobiego, który ma na wyposażenie blaster i miecz świetlny. Oczywiście ten zestaw jest już wzorowany na Zemście Sithów, gdzie właśnie Obi-Wan walczył z generałem Grievousem. Jeżeli chcecie znać moje opinie na temat indywidualnych figurek i zestawów, to możecie sobie zobaczyć recenzję 75286 i retrocenzję 7656. Ostatnią figurką jest Paratrooper? Nie, to jest... Jest to ładna figurka i to jest tyle co do nich, więc przejdźmy już do samych modeli, je zdejmiemy z pola widzenia. I mając już przed sobą same modele, zaczniemy od 2007. Tutaj mamy oczywiście najmniejszy model, on kosztował około prawdopodobnie 120 zł i posiada ponad 200 części, więc jest to dosyć dobry przelicznik. Jest to prosty model, tak, 2007 był rokiem rewolucyjnym, ale nadal jakość z roku 2007 w większości nie jest porównywalna z dzisiejszą. Kokpit się otwiera razem z całym tą frontową częścią, co jest unikatowe dla tego zestawu i nieodpowiednie do tego, jak to się otwiera w filmie i serialu, ale no, takie mieli ograniczenia techniczne, więc tak to wygląda. Tak wygląda kokpit od wewnątrz. Mamy tutaj jakieś detale z tych elementów serków, które robią silnik lub coś, nie wiem. Nie ma żadnego joysticka do sterowania statkiem. Innymi funkcjami są te działka, które można podnosić, można je na dobrą sprawę obrócić nawet do tyłu. Ale tak to nie ma żadnej funkcji strzelającej. Tą płetwę można obrócić tak, nie jest to też zgodne z filmem, ale jakiś ruch tu mu się udało wstawić, więc coś próbowali, ale ograniczenia techniczne ich, jak sama nazwa mówi, ograniczały.
Jest w tym statku miejsce na miecze świetlne. Jest ono pod spodem. Tutaj jest jeden, ponieważ generał Grievous, którego widzieliście, trzymał przy okazji blaster. Można je tutaj wczepić. Spód jest płaski, ale no, to by pokazało ten zestaw od spodu. Więc tak się prezentuje pierwszy myśliwiec generała Grievousa. W drugim zaczyna się już dosyć, drugi zaczyna się już dosyć ciekawie, ponieważ poza myśliwcem mamy też taką platformkę, która moim zdaniem bardzo dużo dodaje do scenariuszów zabawy w tym zestawie. Mamy miejsce na 4 miecze świetlne i blaster, więc mamy już tutaj postęp względem oryginału. Konstrukcja jest bardzo prosta. Oddaje część bazy generała Grievousa z odcinka Clone Wars, o którym mówiłem. Krzesło można wyprostować, żeby odwzorować niektóre sceny. I tak się prezentuje to, więc przejdźmy już do samego myśliwca. Myśliwiec jest dużym upgrade'em względem 2007. Jest on o wiele masywniejszy. Jest najdłuższym z trzech modeli. Nie idzie na niego najwięcej części, ponieważ cały zestaw ma około 450 elementów, a zestaw z 2020 ma ponad 480. Pasy są utrzymane w tej samej kolorystyce i są zrobione moim zdaniem świetnie. Kształt też jest oddany dosyć dobrze. Jest to jedyny z tych trzech zestawów, który zawiera w sobie naklejki. Widzieliście jedną na droidzie. Tu są dwie kolejne na bokach. Dalej mamy jeszcze w kokpicie. Kokpit się tym razem otwiera poprawnie, bo został wtedy stworzony ten nowy element kokpitu, który jest no, unikatowy dla tych zestawów z tym malowaniem. Tutaj mamy kokpit, oczywiście mamy nadruki, naklejki paneli. Mamy joystick na tym osadzony na gumowym elemencie, którym można sterować delikatnie. Kokpit jest dosyć wszechstronny. Z tyłu mam silniki w dobrych miejscach, z tego co wiem, ułożone. Teraz tą płetwę można odjąć do tyłu i teoretycznie można spróbować postawić go tak, jak powinien być wylądowany. O, stoi idealnie. Nie jest to prosta pozycja, bo wystarczy delikatnie tycznąć. Z reguły nie chcę tak stać. Jest on zbudowany dosyć dobrze. Od dołu mamy lód bombowy, gdzie mamy jedną rakietę, bombę. Nie ma żadnej funkcji, żeby ją zdjąć. Trzeba ją po prostu patnąć i odpada. Jest to dosyć prosta konstrukcja, która się przyczepia na dwa study do środka. Jest to dosyć dobra konstrukcja, trwała. Z funkcji dalej mamy te działka na zawiasach, tym razem klikających. Można nimi manipulować prawie do woli. W górę, dół. I po bokach w klap mamy tym razem, jako że te boczne elementy są o wiele masywniejsze, można było coś w nich schować, więc są działka, dodatkowe rakiety bardziej, które można wystrzelić. Są to proste rakiety, które LEGO w tamtym czasie bardzo skrupulatnie wpychało do prawie każdego zestawu. Dzisiaj też czasem się pojawiają, ale są o wiele bardziej, o wiele rzadsze niż wtedy. Jest to moim zdaniem fajna funkcja. Tak się prezentuje to wnętrze tutaj, nie ma tutaj żadnych zbyt intensywnych kolorów, które mogłyby łamać kolorystykę tego zestawu. Jest on wytrzymały, podobnie jak poprzedni model. I teraz przechodzimy do ostatniego modelu, jaki jest zestaw z 2020 roku. Więc jest on, ma najlepszą konstrukcję zdecydowanie, jeżeli chodzi o przynajmniej technikalia. Tym razem ta część się nie obraca, w poprzednich się obraca, obu. Jest to przymocowane, boci są masywniejsze, jest to chyba najszerszy model, nie najdłuższy jest ten jest najszerszy. Od przodu, jak widać, mamy stud shootery, które zapewniają funkcję strzelania. I jeden mi uciekł, ale zaraz go złapię, więc taką ma jedną funkcję. Dalej, w bokach, tak samo jak w poprzednim modelu, coś jest, tylko że tym razem się otwierają w ten sposób i można tu wepchnąć miecze świetlne generała Grievousa. W każdym z tych bocznych elementów mieszczą się dwa. Są one świetnie zbudowane. Od spodu, jak już widzicie, jest kolejna funkcja. Kokpit się otwiera tak samo jak w poprzednim modelu. I mamy tutaj też kontrolki, nie ma, jak mówiłem, żadnych naklejek w tym zestawie. Jest też joystick, tym razem się nie ruszają joysticki, ponieważ są przymocowane, nie są na tym gumowym elemencie. Mamy ładnie, moim zdaniem, zrobiony fotel. Tym, co wyróżnia ten zestaw, między innymi, jest to, że nie użyto tym razem koloru jasno-piaskowego i brązowego, tylko ciemno-piaskowy i spalony pomarańczowy do oddania tych pasków charakterystycznych dla tego zestawu.
I w temu zestawowi wychodzi to najlepiej, zdecydowanie. Wygląda on świetnie. Wygląda inaczej od poprzednich, co moim zdaniem daje mu dużo. Plus to, że ma kolor złoty, którego nie miał żaden z poprzednich, co jest jeszcze odpowiednie do tego zestawu, więc dodaje mu moim zdaniem punkty, jeżeli chodzi o wizualia. I teraz możemy przejść do podsumowania. W tej części filmu spróbuję odpowiedzieć na pytanie, który z tych myśliwców jest najlepszy. I nie będzie to polegało na tym, że najlepszy jest ten z 2020, ponieważ jest najładniejszy, ponieważ to by było bez sensu. Ale spróbuję odpowiedzieć najlepiej, jak umiem. Zestaw z 2007 prezentuje moim zdaniem najwięcej za swoją cenę, ponieważ mamy myśliwiec, tak samo jak w tych dwóch innych zestawach. Jest on mniejszy, ale cena tego zestawu to była w dniu wydania około 120-130 zł. Mamy jedną figurkę Grievousa. Nie jest to wiele, ale jest najtańszy i najbardziej przystępny. Zestaw z 2010 prezentuje sobą najwięcej za cenę, ponieważ kosztował około 220-250 zł. Zawiera trzy minifigurki, czyli tyle co ten model z 2020. I pomimo, że posiada mniej elementów, to posiada jeszcze tą platformkę, która dodaje dużo scenariuszów zabawy. Trzeci zestaw za to jest najdroższy. Nie prezentuje sobą więcej niż poprzednie dwa. Przynajmniej pod względem tego, co mamy z zestawy, ponieważ nadal mamy tutaj tylko jeden myśliwiec, ale po prostu ma napakowane więcej elementów do siebie, bo ma najwięcej elementów z tych trzech zestawów i wszystkie są wpakowane w myśliwiec, a nie w platformkę obok czy coś innego. Ale nie uzasadnia to ceny ponad 350 zł, która jest masywna. Zestaw najlepiej się prezentuje, ma dobór figurek filmowy, więc będzie to pasowało największej ilości osób. Poza tym, dla mnie, jako dla kolekcjonera, jest to najlepszy model, ponieważ prezentuje się najlepiej. Ale nie mogę powiedzieć, że jest najlepszym z tych modeli, ponieważ ma swoje wady, jaką jest niezmiernie cena, która po prostu boli. Z kolei zestaw z 2010 jest najlepszy dla osób, które by się chciały bawić takim myśliwcem, ponieważ prezentuje, jak mówiłem, najwięcej scenariuszy, a model z 2007 jest najlepszy dla tych, którzy nie mają tylu pieniędzy, bo nadal, choć muszę przyznać, że w stanie używanym, tak jak mój, da się go dostać w okolicach 100-120 zł, nawet taniej czasem. Na platformach typu Allegro. Ten model podobnie, prawdopodobnie da się dostać w cenach katalogowych niestety już używany. Ten da się dostać w cenach katalogowych nieużywany. Więc podsumowując całkowicie, to jest najlepszy zestaw dla kolekcjonerów, to jest najlepszy zestaw dla dzieci, to jest najlepszy zestaw dla dusi groszy. Albo dla ludzi, którzy po prostu nie mają więcej pieniędzy na myśliwiec generała Grievousa, ale chcieliby mieć jego jakąś wersję i nie przeszkadza im to, że figurka jest w stylu retro. Tak się prezentuje moje porównanie tych zestawów. Napiszcie, co wy o nich sądzicie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Żegnam was. Zapraszam do innych swoich filmów. Cześć.